Dobrze. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Mikołaj Kruczyński, jestem koordynatorem w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym, to znaczy już czwartym, nie, przepraszam, coś tutaj mam źle, piątym posiedzeniu Zespołu Roboczego do spraw egzekucji zobowiązań oraz tutaj znowu nie mam informacji, tu się 15 posiedzeniu Zespołu Roboczego do spraw podatków i danin quasi-podatkowych. Oba zespoły działają w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Na początek informuję, że posiedzenie jest rejestrowane w zakresie obrazu i dźwięku. Nagrania są publikowane w mediach społecznościowych, na kanałach Rzecznika. Poprzez udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie Państwa wizerunku w wyżej wymieniony sposób. W razie niewyrażenia takiej zgody należy zgłosić stosowną informację przed rozpoczęciem posiedzenia i wyłączyć przesyłanie obrazu we własnym zakresie. Temat dzisiejszego naszego spotkania, oj przepraszam, już wyłączam. Temat dzisiejszego naszego spotkania to kontynuacja posiedzenia z dnia 17 maja, nad którym poruszaliśmy dwie sprawy. To jest po pierwsze kwestie podatku od nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą w sytuacji, gdy nieruchomość faktycznie jej nie służy w związku z prowadzoną egzekucją oraz niezbędne zmiany legislacyjne w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 roku. Umawialiśmy się wówczas też, że nasz Wydział Prawno-Legislacyjny przeanalizuje materiały, które do nas płynęły, w tym w szczególności materiały od pana Wiesława Wójcika, jak również wyrok Trybunału Konstytucyjnego i tutaj podejmie decyzję co do dalszych działań. W związku z tym miałbym prośbę do kolegi Jędrzeja Jabłońskiego, reprezentującego Wydział Prawno-Legislacyjny, albo do kolegi Pawła Dryka, w zależności, który z panów zechce tutaj zabrać głos. Prosiłbym o informację, jak wygląda sprawa tych analiz i tutaj decyzji co do działań. To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Więc tak, ja przeanalizowałem ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to SK 39 na 19, jeśli mnie pamięć nie myli. To nie jest, że tak powiem, pierwszy wyrok w podobnej sprawie, bo to jest już pewna kontynuacja linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, jaka się pojawiła. No i nie będę ukrywał, że to jest bardzo ciekawa linia i to jest linia, którą też chciałbym jeszcze przeanalizować pod kątem praktyki wojewódzkich sądów administracyjnych, ponieważ to jest takie orzeczenie Trybunału, którego ja tak osobiście mówiąc nie lubię, bo to nie jest orzeczenie, które eliminuje dany przepis z porządku prawnego, tylko to jest tak zwane orzeczenie interpretacyjne, które mówi, że dany przepis jest zgodny, ale jeżeli będziemy go rozumieć w ten bądź inny sposób, to po prostu taka praktyka stosowania tego przepisu jest niezgodna z konstytucją. I tutaj ważne jest właśnie przeanalizowanie praktyki sądów administracyjnych, jak one podchodzą do tego, bo jeżeli jest rzeczywiście taka sytuacja, że orzeczenie przyjęło się w praktyce sądów administracyjnych i te sądy administracyjne, jeżeli dostają właśnie taki case, gdzie jest przedsiębiorca, który ma tę nieruchomość, ta nieruchomość jest zajęta i następnie organy przez organy egzekucyjne, a następnie organy podatkowe, w tym wypadku wójt, burmistrz, prezydent miasta, domagają się tej wyższej stawki. Jeżeli takie orzeczenia zapadają i są w tej chwili, że tak powiem, już jest taka utarta praktyka sądów administracyjnych, to tutaj de facto nie byłoby potrzeby działań legislacyjnych.
Bo jeżeli ta, w takiej sytuacji taka, taka nieruchomość opodatkowana byłaby z tą stawką najniższą, bo to domyślałem się, że właśnie w ten sposób wyszło, czyli tą stawką dla gruntów bądź nieruchomości zabudowanych i tak dalej, które nie są przeznaczone dla działalności gospodarczej, czyli idą tą najniższą stawką, no to to by było, powiedzmy, praktyka bardzo korzystna i wydaje mi się, że tutaj nie wymagająca dalszych działań legislacyjnych. Niemniej jednak tu podkreślić chciałbym, że właśnie tutaj chcemy jeszcze dokonać analiz orzecznictwa i praktyki organów i zobaczyć, w jaką stronę to poszło. Bo jeżeli nie poszło to właśnie w taką stronę, jak ja mówię, no to w tej chwili, w takiej sytuacji ewidentnie trzeba byłoby po prostu zaproponować, aby w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wpisać jakąś może dodatkową stawkę, która właśnie precyzowałaby ten taki przypadek, bądź po prostu wskazać, że w takim przypadku należy po prostu stosować stawkę najniższą, taką jaką miałaby być dla tych nieruchomości, które nie są przeznaczone na działalność gospodarczą. Także z mojej strony na chwilę obecną tyle. Paweł, jakbyś mógł jeszcze tak jakby konkluzję, bo nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, bo no rozumiem, że ten wyrok jest taki, jaki jest, bardziej interpretacyjny, to wszystko jakby jest jasne dla mnie. Natomiast co proponujesz, jeśli chodzi o dalsze kroki teraz? Tak jak powiedziałem, chcemy dokończyć analizy w Wydziale Prawno-Legislacyjnym, żeby ustalić, czy po prostu jest potrzeba działań legislacyjnych, bo tak jak powiedziałem, jeżeli praktyka sądów jest taka, że one nie opodatkowują, bądź praktyka sądów, bądź organów, że one nie stosują tej podwyższonej, że tak powiem, stawki dotyczącej dla nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, no to problem jest, że tak powiem, problem został rozwiązany przez Trybunał Konstytucyjny, a jeżeli, że tak powiem, to się nie przyjęło, bądź też przyjmuje się w sposób jakiś taki, powiedzmy, znany z naszej praktyki, efemeryczny trochę, to po prostu zaproponowalibyśmy działania, po prostu skorzystalibyśmy z naszych kompetencji i złożyli wniosek legislacyjny o doprecyzowanie kwestii, doprecyzowanie tutaj w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, aby tutaj jakaś nowa stawka została wyszczególniona, bądź też po prostu jakieś przepisy quasi interpretacyjne, który by wskazywał, że taką tą stawkę stosuje się dla tych nieruchomości, które są zajęte przez komorników. Jasne. Dobrze, bardzo dziękuję. Pytanie w związku z tym jest teraz do członków zespołu. Czy Państwo w tej sytuacji dzisiaj jeszcze macie jakieś kwestie do poruszenia? Nie wiem, czy słychać będzie cieszy. Słychać mnie? Wie Pan co, słychać Pana, jeśli chodzi o głośność, natomiast bardzo mało wyraźnie, więc jakby Pan mógł jakoś może, nie wiem, bliżej mikrofonu czy coś, żeby można było lepiej rozróżniać słowa. Może teraz będzie lepiej. O, lepiej. Ponieważ no tutaj Pan Wójcik ma problemy techniczne, nie może się coś połączyć, chciałbym właśnie poruszyć tą sprawę, którą on poruszył a propos innego opodatkowania, bo tutaj padła propozycja, że no jest wyrok, nie wiadomo jak to jest stosowane w praktyce, w sądach, że może wprowadzić jakąś stawkę. W rzeczywistości jest tak, że urzędnicy, jeżeli nie zobaczą konkretnego przepisu, jak mają w tej sprawie zastosować taki przepis, w praktyce go nie zastosują, więc to jest tego rodzaju, żeby wprowadzić nową stawkę, ewentualnie zwolnienie. W każdym razie inny sposób opodatkowania wydaje się jak najbardziej zasadny, bo inaczej nie ma co liczyć na to, że ktoś tam z urzędników pochyli się nad wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego, czy tam wyrok. Wyłączę wizję na chwilę. Co on skończył już? Jeżeli... Halo, halo, przepraszam. Pan mówi, czy już pan, bo nie bardzo, bo ja słabo słyszę trochę. Jeżeli chodzi o ten zakres, to tak, ale drugie tam pytanie pana Wójcika dotyczyło, nie wiem, czy w tej chwili rozmawiamy na ten temat, chodzi o egzekucję, koszty egzekucyjne i oszacowane. Czy to też w tym zakresie jest, czy to będzie dalej, w dalszym części? Halo? Tak, 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 tak. Wie pan, słabo trochę pana słychać było, więc ja nie bardzo wiem teraz, o co pan pyta. Tak? Halo? Halo? Tak, proszę mówić. Nie wiem, czy zakończone zostały te wszystkie sprawy związane, które pan Wójcik poruszał, bo tam jeszcze chodziło o koszty egzekucyjne. Czy to będzie odrębnie poruszane, czy to jest też w tej części? Ale o co konkretnie chodzi z kosztami egzekucyjnymi, bo nie wiem tego, nie pamiętam tej kwestii. Dzień dobry. Czy ja się mogę włączyć w konwersację? Bo dzień dobry, teraz... bardzo proszę, zapraszam pana. Wręcz się przepraszam, ale walczyłem tutaj z komputerem. Nie wiem, co się stało po aktualizacji systemu. Jakieś ustawienie musiałem znaleźć, którego informatyk powinien szukać, ale już mi się udało. Drodzy państwo, ja niestety nie słyszałem tego, co mówił pan prawnik, więc przepraszam, ale będę musiał poprosić pana o powtórzenie, ewentualnie do odniesienia się do... Proszę bardzo, ja tylko panu powiem w skrócie, bo że tak powiem, no czasu nie mamy, żeby drugi raz to wszystko powtarzać. Chodzi o to, że trwają prace w Wydziale Prawno-Legislacyjnym, analityczne, dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I w zakresie takim, czy ten wyrok będzie wystarczający i będzie jakby stosowany bezpośrednio, czy też będzie jednak potrzebna jakaś inicjatywa ustawodawcza, która go, że tak powiem, zapewni jego właściwe wdrożenie do systemu prawnego. I tutaj koledzy prawnicy potrzebują jeszcze chwilę czasu, żeby decyzję w tym zakresie podjąć, o czym nas wówczas poinformują i będziemy odpowiednio działać dalej. Także na ten moment musimy jeszcze w chwilkę z tą sprawą zaczekać. Stąd moje pytanie było, czy oprócz tej sprawy mamy jeszcze jakieś inne kwestie do poruszenia na dzień dzisiejszy? Znaczy ja chciałem uściślić, czy rozmawiamy o tym samym, bo przesłałem 16 maja do państwa korespondencję mailową, w której zaproponowaliśmy opisowo, w jakim zakresie i jakie zapisy prawne byłyby potrzebne, jak zespół by to widział. Tam była mowa w punkcie pierwszym, gdzie problemem opisanym było ograniczenie praktyk rażącego zaniżania wartości przez komorników zbywanego majątku. Propozycja była, żeby w artykule 948 albo 950 KPC wprowadzić taki zapis o możliwości dla właściciela zbywanej nieruchomości, żeby mógł w sposób prosty zawezwać do dokonania arbitrażu poprzez krajową, jakiś niezależny organ, myśmy zaproponowali Krajową Organizację Rzeczoznawców Majątkowych. I całą ideą było to, żeby koszty były pokrywane nie przez tego właściciela nieruchomości, tylko pokrywane w takiej proporcji, w jakiej będzie różnica pomiędzy tym, co wyszacował sobie komornik, a tym, co wyszacuje ta organizacja krajowa. Czyli jeżeli różnica będzie na przykład powyżej 30%, no to koszty tego arbitrażu pokrywa komornik. To jest rozwiązanie, wydaje się, bardzo mądre, dlatego że w ten sposób komornik będzie jakby mobilizowany do tego, żeby w sposób sztuczny nie zaniżał wartości zbywanego majątku, bo wtedy będzie musiał ponosić koszty, jeśli okaże się, że on faktycznie to zaniży. I to by jakby zniechęcało komorników do takiego nieuczciwego działania.
To jest nasza propozycja i tutaj mam pytanie do pana prawnika, czy nad tym pracujecie, ten artykuł. Myśmy zaproponowali, żeby to było w KPC 948-950, ale to oczywiście tylko nasza propozycja, my nie jesteśmy specjalistami od tego. Tak, to jest istotna kwestia, która tutaj była rzeczywiście w tym materiale. To bardzo proszę kolegów z Wydziału Prawno Legislacyjnego o odniesienie się jeszcze do tego problemu. Tak, to krótko, bo tak ja kojarzę te pismo. Tam były właśnie te dwie kwestie, czyli kwestia podatku od nieruchomości i kwestia tych ograniczenia, tych praktyk komorniczych. Tutaj chcemy, że tak powiem, te kwestie oddzielić, żeby ich nie mieszać. I tu kwestie są, obie są jak najbardziej oczywiście słuszne i bardzo, bardzo ciekawa jest ta propozycja odnośnie tego arbitrażu. Także to pójdzie, że tak powiem, swoim życiem. I tu rzeczywiście jest już, że tak powiem, taka klasyczna ścieżka legislacyjna, mi się wydaje, i tu nie ma żadnej innej kwestii do dyskusji. Oczywiście to w zależności, jaka decyzja zostanie podjęta wyżej, no ale tak jak mówię, moim zdaniem ścieżka legislacyjna jest tu tylko. Natomiast tak jak wspomniałem, w kwestii podatku od nieruchomości, tutaj mamy analizy, chcemy wiedzieć, jak jest, że tak powiem, w tej chwili wdrażany ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No to wiemy, Paweł, bo to już mówiłeś. Teraz co do tego, to w takim razie co, jeżeli ta ścieżka jest jasna, to znaczy... Co na dzień dzisiejszy? Potrzeba wam jeszcze czasu na to, czy na jakim to jest etapie? Czy to będzie na takim etapie, że myślę, że w przeciągu najbliższych dni po prostu zostanie przygotowane wystąpienie pana pod szyldem, że tak powiem, rzecznika i... Do decyzji dyrektora generalnego, tak? Dokładnie. Dobrze. No to mamy jasność w tej sprawie. Panie Wiesławie, czy coś mamy jeszcze? Nie, ja tylko chciałem zrozumieć, czyli w obu tych wątkach jakby sprawa się toczy, tak? W tym wątku podatku od nieruchomości, no to czego nie usłyszałem, ale z relacji pana Mikołaja, że państwo pracują nad tym, czyli jakby oficjalnie to się toczy, natomiast w wątku tego prawa do arbitrażu przez niezależną organizację rozpoznawczą, to pan podejmie dzisiaj, panie Pawle, tak? Podejmie pan dzisiaj takie działanie, żeby sformułować to jako zapytanie do dyrektora generalnego Biura Rzecznika. Tak dobrze zrozumiałem? Nie, to nie są zapytania. No, koledzy przygotowują materiał i przedstawiają to do akceptacji dyrektora generalnego, jak rozumiem. Czyli my po prostu czekamy na decyzję dyrektora generalnego w tym wątku, nazwijmy to komorniczym, a kiedy możemy się spodziewać jakiegoś rozstrzygnięcia w tym wątku podatku od nieruchomości? Z państwa strony rozstrzygnięcia. Paweł? Znaczy, no tak jak mówię, tu jest mi troszeczkę ciężko podawać konkretną datę, to nie jest, myślę, jakiś odległy termin. Tak jak mówię, musimy po prostu zbadać kwestię tego orzecznictwa, żeby po prostu podczas naszego wystąpienia, jeżeli będziemy formułować już wystąpienie legislacyjne, żebyśmy nie dostali później odpowiedzi od właściwego ministerstwa, że przecież problem de facto nie istnieje i że państwo wnosicie o coś, co jest coś rozwiązane, a my chcemy wiedzieć, czy jest to rzeczywiście rozwiązane przez właściwe organy. I po prostu, żeby mieć ewentualny kontrargument na taki argument. Więc dlatego to jest, dlatego to po prostu wygląda. No dobrze, ja pytałem pod kątem ewentualnego terminu następnego posiedzenia, bo następne posiedzenie ma sens wtedy, kiedy już te dwa wątki, czy choćby jeden z nich jakoś doprowadzą do kolejnych danych, no bo właściwie czekamy teraz już na to, co się pojawi po państwa stronie, żeby móc procedować działanie zespołu w tych Panie Wiesławie, jeśli o nas chodzi, to pierwszy wolny termin w kalendarzu na następne posiedzenie mamy 19 lipca, więc myślę, że to chyba powinno być wystarczającym czasem, żeby
żeby tutaj tą jedną sprawę sfinalizować, a tą drugą sprawę przeanalizować. To teraz pytanie do Pawła i do Jędrzeja. Tak. Ja się zgadzam. To jest dla mnie to jest okej. No to świetnie. W takim razie mamy datę 19 lipca, dobrze słyszałam? 19 lipca, godzina 11 bym proponował. Dobrze, świetnie. No to tak sobie notuję w kalendarzu. No to chyba z naszej strony tyle. Na razie nie będziemy poruszać nowych wątków, no bo chcemy skutecznie te dwa sfinalizować. Bardzo dziękuję wszystkim za udział z naszej strony. No i widzimy się 19 lipca. Ja również bardzo pięknie dziękuję. Życzę miłego lipcowego czasu wakacyjnego i do zobaczenia 19 na kolejnym posiedzeniu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.